To on, długo wyczekiwany, nowy most nad kanałem Ślesińskim. Na razie tylko na wizualizacjach, ale już się podoba. Widzę bardzo dużo fajnych komentarzy, bardzo dużo, wielu osobom się podoba, więc myślę, że również mi się też podoba, bo jednak no, jest to obiekt zupełnie inny i wydaje mi się, że naprawdę będzie to ozdoba naszego miasta. Ale nowy most nie tylko ma być ładny, ale przede wszystkim wygodny dla wszystkich użytkowników, nie tylko kierowców aut. Będzie na nim ścieżka rowerowa, chodnik, będzie most szerszy, przede wszystkim będzie trochę miał większą rozpiętość, będzie też wyższy, czy będzie miał wyższe światło pozwalające na przepływanie wyższym jednostkom. Nowy most powstanie od zera, bo obecny jest w takim stanie, że nawet nie nadaje się do remontu. Z tego powodu już wprowadzono tam ograniczenia w ruchu. Budowa przeprawy rozpocznie się w pierwszej połowie tego roku, a prace będą utrudniać życie mieszkańców gminy przez prawie 2 lata. W tej chwili mamy uzgodnione 2 objazdy, jeden taki większy dla pojazdów ciężkich. On będzie odbywał się naszą drogą od Sąpolna poprzez Wolę Potłężną do Konina i tutaj drogą 25. No i taki trochę mniejszy objazd drogą powiatową, jakby po zachodniej stronie tych obu jezior. Drogą powiatową 3209. Będzie to się wiązało z kłopotami tutaj dla mieszkańców, dla nas wszystkich, ale to inwestycja musi powstać ze względu na to, że no wymaga remontu. Koszt budowy nowego mostu to 50 milionów złotych. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich poszukuje obecnie wykonawcy prac. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 2 lutego.